pisanie w ogóle daje takie poczucie wolności, że robi się coś absolutnie bezinteresownego, bez żadnej konieczności właściwie. Poezja to jest takie miejsce, gdzie by słowa mogły sobie trochę odetchnąć. Troszkę jakby nabrać więcej powietrza, mieć więcej przestrzeni dla siebie. Słowa są takim pośrednikiem między mną a światem, między mną a innymi ludźmi. To jest chyba najważniejsze. Poezja to jest jednak intymna rozmowa. To jest z ucha do ucha najczęściej. W królestwie poezji, jeśli takie coś istnieje, najpiękniejsza jest ta rozmaitość, że nie jest jeden trawnik, a że rosną bardzo różne rośliny na bardzo różnych grządkach.